czego? No taki pomarańczowy mi się robi nagrywany. Pokaż? No tak. Ja ustawiałam not. A, ustawiałam. No z tej mańki. Stojąc pod Parlamentem, nad samym Dunajem, roztacza się piękny widok na kościół Macieja i basztę rybacką. I na Zamek Królewski. Tak wygląda parlament z drugiej strony. Wchodzimy dzisiaj o 13 na zwiedzanie. I Agata. Dzisiaj uda nam się tam wejść. Yeah. When you found out the source information guy, you know what they say, apparently during the... Wygląda jak autobus, nie? No. Pływający autobus, no nie wierzę. Pływający autobus. Most łańcuchowy. Znajdujemy się przy moście Elżbiety. Stąd jest bardzo dobry widok na wzgórze Gelerta, na którym tutaj mamy słynny pomnik wolności. I troszkę niżej pomnik świętego Gelerta. Tu na dole jest taki fajny wodospad. Tego nie widać, ale polecam wam pójść w te miejsca. Oby było albo zdjęcia, albo nagrywam. Do dwóch rzeczy na raz nie będę robić. Ale na 10 minut oszczędzaj, bo mogliście zrobić coś lepszego. Naprawdę? Nie wiem. Była taka przykra. Wiesz, zaraz mi powiedz. No, wiem właśnie. Słabo widać, ale mam gulasz z jelenia, a Agata ma medaliony z wieprzowiny i coś tam. I ziemniaczki jakieś. No. Także smacznego? Tradycyjne potrawy. Dokładnie, węgierskie. Jesteśmy właśnie w takiej knajpie, także polecamy. Jak ona się nazywa? Nie wiem, czy to może mówię. Wymów to. Uwaga. Regos Vendeglo. Nie wiem, czy to jest dobrze, ale... Myślę, że znajdziecie. Smacznego. Kurwa, nic nie widać. Płyniemy na Wyspę Małgorzaty, no. Trochę zmęczone, ale zadowolone. Ale dajemy radę. Nie robisz żadnych zdjęć? Wiesz co, nie chce mi się za bardzo wyciągać tego. No dobra, może. Промоция. Может, сегодня вся промоция говорю. Распустила на утюном, вся промоция. Слушай. No to hej, to do zobaczenia. Chodzi ci kamera jeszcze? Jeszcze tak. Ale świetnie to wygląda. Ruiny kościołu Dominikanek. Super relaks po 3 dniach intensywnego zwiedzania Budapesztu. Wyspa Małgorzaty. Do nuczaka?